Witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj do obejrzenia filmu, w którym pokażę przepis na błyskawiczną w przygotowaniu i bardzo smaczną sałatkę ziemniaczaną z kabanosem i pieczarkami. Smakowitą przekąskę na różnego rodzaju domowe przyjęcia lub ciekawy pomysł na śniadanie, które można zabrać do pracy. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od pokrojenia oczyszczonych pieczarek w pół plasterki. Pokrojone pieczarki smażymy na patelni z niewielką ilością rozgrzanego tłuszczu kilka minut, do momentu, aż stracą surowość, ale będą jeszcze jędrne. Od czasu do czasu mieszamy. Pod koniec smażenia pieczarki doprawiamy odrobiną soli i czarnym pieprzem, zdejmujemy z ognia i studzimy. Ugotowane i wystudzone ziemniaki kroimy w kostkę, po czym wrzucamy do miski. W kolejnym etapie w niewielką kostkę kroimy również czerwoną paprykę. Oraz ogórki kiszone. Pokrojone warzywa dodajemy do ziemniaków. Kabanosy kroimy w niewielkie, około 2-centymetrowe kawałki. A następnie łączymy z zawartością miski. Umyty szczypior z dymki siekamy na mniejsze części i dodajemy do pozostałych składników sałatki. Na końcu do sałatki wrzucamy wystudzone pieczarki, dodajemy majonez oraz musztardę. Wszystko doprawiamy do smaku odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy na pół godziny do lodówki, aby wszystkie składniki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.